Nagrywanie wystartowało i możemy też wystartować z czatem. Zobaczymy, czy nam wszystko działa i czy jesteśmy dobrze słyszane. Jawisła, Jawisła. Jak mnie słyszysz? Już widzę, że ktoś zaczyna pisać. Zobaczymy, skąd trafi pierwsza wiadomość. Bo wybiła godzina 19. Dzień dobry, Anita i Małgorzata jako pierwsze skoczyły tutaj w okienko naszego czatu z powitaniem. Witamy też bardzo serdecznie Karolina Żelazowska-Byczkowska, czyli niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli cyfrowy Dialog. I razem ze mną jest Marta Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska, która poprowadzi kolejny webinar Cyfrowe umiejętności w świecie nauczyciela i nauczycielki. W ramach takiego projektu się tutaj spotykamy i w ramach tego projektu grantowego, z którego mamy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z funduszy, które to przekazuje nam Ośrodek Rozwoju Edukacji, mamy taki właśnie webinar dla Was i ten webinar będzie na temat monitorowanie i ocenianie postępów uczniów i uczennic w edukacji zdalnej. No ale tak jak to miało miejsce i poprzednio, to możemy tylko z Martą dodać i nie tylko, bo to będą rzeczy, które będą uniwersalne i do zastosowania i wykorzystania tak po prostu w naszej pracy. Ja przy okazji jeszcze słowem wstępu wysyłam link na czacie, ten link przypinam, to jest link prowadzący do ankiety. Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest taka możliwość ocenienia tego webinaru, napisania kilku słów komentarza albo napisania na przykład, czego potrzebujecie w kolejnym roku i jakie materiały moglibyśmy dla Was przygotowywać w naszym NODN-ie. A druga część tego formularza to dane, które prosimy, żeby podały te osoby, które chciałyby otrzymać zaświadczenie naszego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. To tyle tytułem wstępu. Marto, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór i dajcie mi proszę kochani znać w ogóle, czy dobrze mnie widać i dobrze mnie słychać. To po pierwsze, jestem tak trochę, nie wiem, czy jestem tak trochę chyba słabo widoczna, ale musicie mi wybaczyć, bo u mnie obecnie ze słonecznej pogody jest dalej upał, ale po prostu zaczyna się robić tak jakby przedburzowo. Dajcie znać jak u Was. Czy u Was jest też tak gorąco? Może tak sobie najpierw pogadajmy. I jak się w ogóle, a zresztą to zaraz też będziecie mogli zrobić, bo mam dla Was rozgrzewkę, więc słuchajcie, naprawdę jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że w ten środowy wieczór, czyli tak naprawdę dwa dni, a w sumie to nawet niecałe, przed końcem roku znaleźliście czas w ogóle i chęć, żeby tutaj być, żeby się pojawić i żeby wziąć udział w tym szkoleniu, w tym spotkaniu. Ja nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska, jak już Karolina powiedziała, dajcie znać, czy się już mieliśmy okazję spotkać gdzieś w przestrzeniach internetowych, a może w przestrzeniach fizycznych, to piszcie od razu, czy byliście też może na poprzednim webinarze, w zeszłym tygodniu, dajcie znać, ja zawsze tak lubię wiedzieć, bo ja nie widzę po prostu Waszych nazwisk, tylko widzę Wasze imiona, więc cieszę się Joasiu, Anito, Klaudio, Elżbieto, Zosiu, że jesteście i że tutaj komentujecie. Dla mnie zawsze ważny jest ten element takiej relacji tutaj z Wami, pomimo że jesteśmy w tej przestrzeni online, w przestrzeni, w której dzieli nas monitor, no to jednak ważne też jest ta taka informacja zwrotna, ta taka interakcja i relacja, no bo słuchajcie, całość tego grantu, tego programu, w którym bierzecie udział, no dotyczy właśnie edukacji zdalnej, edukacji online, która no nie da się ukryć, że duże piętno wycisnęła na szkole, ale również na nas. I myślę sobie też, jeśli macie inaczej, to piszcie, ale też na naszej pracy,
na naszym podejściu do w ogóle uczenia się, do spojrzenia na proces uczenia się. Mówię teraz trochę też z mojego doświadczenia, osoby, która no, można powiedzieć, że technologicznie i tikowo działa tak naprawdę od początku mojej pracy, czyli w tym roku chyba mija 14, w przyszłym zacznie się 15 rok mojej pracy zawodowej w szkole, bo oczywiście cały staż zawodowy jest dłuższy, ale tak naprawdę już po 2 latach miałam okazję być w takiej grupie nauczycieli uczących, wyobraźcie sobie, języka niemieckiego w Rosji, którzy zaprosili mnie do grupy i wówczas poznawałam wszystkie narzędzia, między innymi dzięki tej grupie poznałam, słuchajcie, Learning Appsy, dajcie znać, czy w ogóle znacie Learning Appsy, to jest też taka historia, która mocno odcisnęła się na tym, bo ja dzięki tej grupie i widząc zaangażowanie tych nauczycieli, jak oni starają się w ogóle podejść do uczniów, no bardzo mnie zmotywowała do tego, żeby zacząć te wszystkie narzędzia, o których oni mówią, poznawać. I tak naprawdę też ta fascynacja narzędziami i tym, że zaczęłam eksperymentować w szkole, tak naprawdę już po 1,5 roku od czasu, kiedy przyszłam do pracy, no spowodowało, że czułam się, wiecie, taka zaawansowana technologicznie i nie miałam problemu z tym, jakich narzędzi użyję, co wykorzystam, jaką aplikację. I jak się ta pandemia pojawiła, to sama pandemia oczywiście wywoływała jakiś stres, jakiś lęk, jakieś obawy, ale fakt uczenia online, prowadzenia lekcji, wykorzystywania narzędzi, no we mnie nie wzbudzał żadnego stresu, lęku, wręcz się cieszyłam, że mam taki wachlarz, że potrafię sobie, wiecie, tak wybierać i dobierać, natomiast to, co mnie zaskoczyło, to właśnie to, że teraz miałam wszystkich uczniów, słuchajcie, wszystkich uczniów, że do tej pory pracowałam projektowo, pracowałam z grupkami, albo wykorzystywali te narzędzia uczniowie, czyli mam na myśli przed pandemią, ci, którzy byli chętni robić w ten sposób zadania domowe, prace projektowe, czy też brać udział w projektach. A tutaj nagle w pandemii, kiedy zaczęła się formalnie edukacja zdalna w Polsce, no przyszły całe klasy, czyli i ci uczniowie, którym się chce, i ci uczniowie, którym się nie chce. I dla mnie to było bardzo nowe doświadczenie, w online'ach, bo przecież w rzeczywistości też mamy takich uczniów, którym się chce i którym się nie chce, i którzy się bardziej lub mniej angażują. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii platform, to była dla mnie bardzo duża nowość, która no bardzo duże piętno odcisnęła na moim podejściu do nauczania, do edukacji, do w ogóle oceniania, do takiej wewnętrznej motywacji do tego, aby zaangażować wszystkich uczniów. I różne miałam wnioski i nie było to wcale łatwe doświadczenie, ale to dzięki edukacji zdalnej mogłam podjąć gdzieś tą refleksję, a później no ona rzuciła taki cień również na to, co dzieje się w klasie i na to, że tam też przecież są ci aktywni i ci nieaktywni i jednak ja bym też chciała w jakiś sposób widzieć i monitorować, chociaż nienawidzę tego słowa, ale angażować tych uczniów właśnie, którym się nie chce, którzy są nieaktywni i którzy często są niezauważalni. Jeśli to, co mówię, gdzieś też z wami rezonuje, to będę wdzięczna, jak będziecie też pisać, bo ja często zastanawiam się, czy tylko ja miałam takie refleksje i tylko gdzieś tam dla mnie to była trudność, czy może też inni nauczyciele to zauważyli. I dzisiaj właśnie jednym z tematów, których ja się podjęłam, jest właśnie to monitorowanie, ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej, chociaż to monitorowanie, ja nie lubię tego słowa, to monitorować, nie? To mi się bardzo jakoś tak źle kojarzy, nie lubię tego słowa używać i bardziej, zresztą oceniania też nie lubię, właśnie jesteśmy w fazie po ocenianiu. Dajcie znać, jak się czujecie z wystawieniem ocen, może napiszcie, bo dla mnie to jest zawsze bardzo trudny moment i nigdy tak naprawdę nie czuję jakiejś, no nie wiem, satysfakcji. Dajcie też znać, z jakich szkół, poziomów jesteście, to mnie też będzie interesowało, bo to nam się przyda, czyli jakiego przedmiotu uczycie, w której klasie, też to napiszcie na czacie.
No i dobra, no i to tak chciałam trochę wstępu takiego dać i trochę pokazać Wam, że pomimo doświadczenia nauczycielskiego, tak wszystko wokół się zmienia, tak się zmieniają uczniowie, tak może się zmieniać też nasze podejście, że nic nie jest stałe i tak naprawdę jesteśmy w takiej ciągłej refleksji, w ciągłej zmianie i poszukiwaniu. I to jest okej, uważam, a najważniejsze jest, żebyśmy po prostu o tym rozmawiali i dali sobie usłyszeć siebie, ale też innych. Ewa, cześć, Klaudia, bardzo Ci dziękuję, że piszesz. To teraz troszkę, słuchajcie, plan i zasady na dzisiaj. No to słuchajcie, no nie ma tego dużo, to znaczy dużo nie ma czasu, bo cały temat jest bardzo, bardzo szeroki i tak naprawdę znowu można podejść do niego z różnych stron. Ja znowu pokażę tutaj moje podejście, moją perspektywę i z mojej strony, jak można do tego podejść, i bardziej przygotowałam to nasze spotkanie dzisiaj w takim kontekście, żeby zabrać z tego to oczywiście coś dla siebie w kontekście tego tu i teraz w naszej edukacji, a że już oceny są wystawione, tak naprawdę zbliżają się wakacje, czyli nasz odpoczynek, to może po prostu coś z wami zostanie i zechcecie na przykład wykorzystać to od przyszłego roku, zastanowić się albo po prostu coś zmodyfikować. Widzę, że klasa druga, edukacja wczesnoszkolna. Dobra, napiszcie pozostałe osoby. Bo pomyślę, że tam, że z tego ukropu gdzieś zniknęliście. Dajcie znać. Zasady też są takie, że bardzo, no będę Was czasem o coś pytała, angażowała. Też tutaj zaplanowałam taką pracę. Też tutaj na Jamboardzie. Słuchajcie, warunki no, mam ciężkie. Nie mam niestety żadnego wiatraka, pomimo że jest balkon otwarty, okno otwarte w pokojach, to nie czuję żadnego powietrza. Więc też proszę Was po prostu o wyrozumiałość, ale mam nadzieję, że będzie to inspirujący czas, że przyjrzymy się trochę temu ocenianiu, też może alternatywie, no wymienimy się doświadczeniem i też inspiracją i pokażę Wam, podzielę się z Wami też w jaki sposób dla mnie to udało się to robić w miarę na poziomie satysfakcjonującym i mam wrażenie takim sprawiedliwym, chociaż tego słowa staram się nie nadużywać, bo jest to bardzo trudne. No ale dobrze, zróbmy sobie taką małą rozgrzeweczkę i jak patrzycie na ten obrazek, to jaki byście mu tytuł nadali? Nadali, chyba mamy, nie wiem, czy my chyba jesteśmy w gronie samych kobitek. Nie, mamy tutaj jedno, mamy tutaj pana. Wiecie co, jest 23 osoby. Jak jesteście padnięci i zmęczeni, to też to napiszcie. To będzie mi tak jakoś, wiecie, raźniej będę widziała, co się dzieje. Wakacje, okej? Wakacje, spokój, smutek, zmęczenie, marzenie o odpoczynku w wakacjach. Coś jeszcze się nam pojawi? Odpoczynek też. To mamy tytuł. To słuchajcie, mamy tytuł. A w takim razie, jakbyście mieli powiedzieć, po prostu odpowiedzieć na takie pytanie, co widzicie na tym obrazku? Co przedstawia ten obrazek, skupiając się na faktach, skupiając się na tym, co rzeczywiście widzicie? To co by to było? To co byście tutaj napisali?
O, Klaudia fajnie pisze. Kobieta przyglądać się płynącej żaglówce. Tak jest. Smutna, rozmarzona kobieta to już pojawia się. No, ciekawa jestem, czy wszyscy widzą smutną, rozmarzoną kobietę. Nie? Tutaj już pojawia się taki nasz dodatek. Nie? Kobieta, no nie wiem, na wodzie, nie? To mój domysł to jest, że może syrenka, ale kobieta na wodzie przygląda się łódce, a za nią zachód słońca. A jakbyście mieli zadać pytanie na przykład do tego obrazka? To jakie pytanie wam się nasuwa? Jakbyście mieli zadać pytanie, to jakie pytanie wam się nasuwa? Dokąd płynie żaglówka? O, Mamy jedno pytanie. O czym myśli kobieta? Mi się nasuwa pytanie, słuchajcie, jak długo tak patrzy na tą żaglówkę na przykład? Albo mi się nasuwa pytanie, czy ona leży na materacu? Albo nie wiem, w łódce na przykład. Nie? Albo na przykład mi się nasuwa też, czy to syrenka? Bo takie miałam pierwsze, nie? Więc no dobra, jak komuś jeszcze coś wpadnie, to napiszcie. Trochę tak chodzi o to, żeby sobie trochę głowę otworzyć, czy to sen, o super, trochę żeby tak sobie głowę otworzyć z jakiegoś zaszufladkowania, bo chciałabym teraz troszeczkę, żebyście kreatywnie wypełnili tą oto baterię. Kliknijcie w ten link, który wam tu podaję. Nie logujcie się, tylko dołączcie jako gość. Jak klikniecie w ten link, to on wam pojawi, przekieruje do takiego okienka i wy nie macie się logować, tylko na dole kliknijcie Join as a guest, czyli dołącz jako gość. Jak dołączycie jako gość, to pojawi się. To pojawi się taka bateria. I teraz ja bym chciała, żebyście a propos bycia tu i teraz zapełnili tą baterię, to znaczy wypełnili jej środek. Ja nic więcej nie powiem. To jest przestrzeń dla was. Jak ktoś ma problem, żeby wejść, to dajcie znać, ale widzę, że już 3 osoby są, 5 już jest osób, wystarczy, że wpiszecie tylko swoje imię. I zaczniecie rysować. O, słuchajcie, właśnie zaczęło lać jak z cebra. Ale naprawdę tak strasznie to się trochę może ochłodzi, aż kot się przestraszył. Właśnie zaczął padać deszcz, słuchajcie. U mnie Śląsk, Jastrzębie, Anita. A ty skąd jesteś? U ciebie dalej gorąco? Widzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób jest. Klikacie sobie, wchodzicie i sobie wypełniacie. O, Tychy, Ani, to tak gdzieś z moich okolic, ale co, u ciebie jeszcze nie, czy już u ciebie po deszczu? O, Halina też Tychy. O, to tutaj ciemno się robi, okej, no to u mnie też, o, słuchajcie, ja was bardzo przepraszam, dawajcie znać, jak coś będzie nie tak, bo zaczyna się po prostu, słuchajcie, burza robić, więc ja już tu u siebie widzę, że się na chwilę zatrzymałam, mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, więc, ale jak coś, to po prostu piszcie w razie czego, piszcie, mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Słuchajcie, ja teraz udostępnię ekran,
i sobie zobaczymy, co tam powstaje. Wezmę sobie tylko zaznaczę Nirpoda, żeby też te osoby, które nie dołączyły, żeby widziały. Zobaczcie, jak już nas skończycie, to możecie nacisnąć submit. Ja zamknę oczy, czyli gwiazdki zrobię, żeby nie było widać. No i zobaczcie, jak baterie są wypełnione. No tutaj zatwierdziła, o tutaj w połowie, o ciekawa bateria. Jestem teraz ciekawa, czy to jest czy to odzwierciedla, że połowa to znaczy, że to już takie wyczerpanie, ale jednocześnie trzymanie się tej myśli, że będzie po prostu, no już niedługo będzie można udać się w takie miejsca. Widzę, że wszyscy się zainspirowaliście tą kartą, którą wam pokazałam, ale jest też osoba, która już jest na totalnym wyczerpaniu i zaznaczyła na czerwono. Tak, ja się też, powiem wam, tak czuję, ale wasze obrazki trochę też powodują, że wiem, że już niebawem, więc jeszcze możecie dokończyć. Słuchajcie, ja wam to zostawię, przestanę udostępniać, ale te osoby, które weszły tutaj w twórczy flow, to ja wiem, jak to jest, że jak ktoś już zacznie, to trudno skończyć, no to my przejdziemy dalej. Słuchajcie, chciałabym was trochę zaprosić na początek do tego, żebyśmy wspólnie wrócili trochę do tej edukacji zdalnej, abyście skupili się trochę na tym pod kątem właśnie oceniania, tego obserwowania uczniów pod kątem ich zaangażowania, wolę tak mówić o monitorowaniu, pod kątem waszego podejścia do tego, co się działo i pod kątem waszej refleksji, czyli przygotowałam Jamboard, ja wam go najpierw pokażę, czyli znowu udostępnię ekran, żebyście widzieli i dajcie znać, czy widzicie mój Jamboard, ja sobie to zmniejszę, żeby widzieć czat, słuchajcie. Dajcie znać, czy widzicie ten Jamboard. Tak, Aneta pisze, dziękuję ci bardzo, Aneto, bo naprawdę ja się troszkę boję, bo się naprawdę zrobiło tak strasznie trochę. Anita, dzięki. Więc tak, zaraz wam go udostępnię i będziecie mogli pisać. Dajcie sobie trochę czas też na przemyślenie. Przypominam, że na Jamboardzie możecie pisać tutaj, naciskając na pole tekstowe, o, i wtedy to się napisze normalnie, tak? Ja to teraz usunę. Zawsze możecie nacisnąć na trzy kropki i usunąć. Albo możecie sobie wybrać karteczkę jakiegoś koloru i pisać na tej karteczce i napisać, coś tam tu napiszę i nacisnąć zapisz, tak? I tą karteczkę pamiętajcie, żeby zawsze przesunąć w jakieś wolne miejsce. No i jak coś, to możecie też usunąć, jak coś się przez przypadek kliknęło. Więc pierwsze to mamy takie, jak ocenialiście podczas edukacji zdalnej. To, czyli interesują mnie tutaj, to jest bardzo szerokie pojęcie, nie mam oczekiwań co do konkretów, dlatego napisałam tak bardzo ogólnie, więc możecie po prostu skupić się na tym, co wam pasuje i odpowiedzieć w taki sposób, w jaki wam pasuje. Druga karta, zobaczcie, to jest, w jaki sposób monitorowaliście pracę uczniów i jak zwykle tutaj mówię, że pod tym monitorowaniem chodzi mi o to, jak obserwowaliście ich zaangażowanie, jak obserwowaliście to, czy idą krok naprzód, jak wam się to udawało, a może wam się to na przykład nie udawało, więc to też napiszcie. I ostatnia karta to jest dobre momenty, momenty zwrotu i refleksje, czyli tutaj daję taką przestrzeń do tego, żebyście napisali, podzielili się tym, co wam właśnie wyszło, tym, co na przykład spróbowaliście podczas edukacji zdalnej i na przykład wzięliście to też później po powrocie do szkół, albo jakieś momenty, w których akurat coś wam super wyszło i mieliście takie wrażenie, że o, to działanie mi wyszło, może jakieś narzędzie wykorzystaliście, które wam umożliwiło, wsparło właśnie to ocenianie i tą obserwację uczniów. Tutaj jest ta przestrzeń na to, żeby się tym podzielić, a może był jakiś moment, gdzie taki zwrot nastąpił, że coś totalnie zmieniliście, na przykład coś porzuciliście, a coś zaczęliście na przykład robić, to jest też ten moment, żebyście tutaj napisali. Dajcie znać, czy ta moja informacja jest jasno wypowiedziana. Ja teraz to udostępniam, każda osoba mająca link może edytować, a wy mi napiszcie, czy to, co powiedziałam, jest dla was jasne i czy to, co pokazałam.
Ja dam taką chwilkę, słuchajcie, 5 minut, oczywiście taką bez mojego gadania, nie będę tego na razie ani czytać, ani pokazywać, tutaj udostępniać ekran, tak żebyście, wy i tak będziecie widzieć na Jamboardzie, co się pojawia, ale po prostu potraktujmy to jako taką trochę kapsułę czasu na zasadzie pójścia wstecz, nie? I zastanowienia się trochę nad tym, co się zadziało. Dajcie mi znać, czy wszystko jest jasne. No, naprawdę, bo ja będę miała wrażenie, że mnie gdzieś ucięło, bo naprawdę u mnie już się strasznie ten, błyska, co też dziwnie wygląda, bo jest totalnie szaro. Więc dajcie mi znać, czy jasno się wyraziłam. Tylko mi napiszcie. Tak. Wrzucam link w takim razie i dajemy sobie tak na spokojnie, słuchajcie, ja tego na razie nie pokazuję, nie patrzę, wy spróbujcie napisać, ja też tam zaraz coś udostępnię, pójdę tylko pozamykać okna z naprzeciwka, także chwilka takiej pracy, refleksji, zastanowienia się. Dobrze, ja słuchajcie, zapaliłam światło, żeby było tu jaśniej. Wejdę sobie, żeby też pouzupełniać. O, widzę, że na razie chyba myślicie. Jak czegoś nie wiecie, to dajcie znać. Jak coś mam pokazać jeszcze raz, to po prostu dajcie znać. Każdy z was powinien mieć możliwość po prostu oceniania. Kliknięcia na tekst albo na karteczkę, notatkę i zapisania. Ja dodałam tam do tej pierwszej strony co, jak, co ocenialiście.
Dzięki, już się zaczynają pojawiać fajne rzeczy. Super. To ja jeszcze dodaję chwilkę. I słuchajcie, tutaj nie ma, wiecie, jakiegoś szablonu, jakichś też oczekiwań ode mnie, absolutnie. Tutaj chodzi o to, żebyśmy sobie razem. Super, może ktoś jeszcze? Dobra, słuchajcie, ja teraz to robię, bo powiększam po prostu, żeby było tak lepiej widzieć. Och, ludzie, ludzie. Super piszecie. Jak jest jakiś problem, to weźcie, mówcie, nie? Dobra, słuchajcie, ja pozwolę sobie, o, widzę, że na Jamboardzie jest, słuchajcie, 7 osób, a tutaj mamy więcej osób. Jeżeli komuś z jakiegoś powodu nie działa Jamboard, a na przykład chciałby napisać tutaj na czacie, no to ja po prostu zachęcam. Ja teraz udostępnię ten nasz Jamboard, żeby tutaj był widoczny i sobie przejdziemy. Jak to ocenialiście podczas lekcji zdalnych? Zobaczcie, z dużą dozą wyrozumiałości, z uwzględnieniem warunków i możliwości uczniów. Ocenienie było zaangażowanie i aktywność uczniów. Aktywność uczniów. Oceniałam przede wszystkim zaangażowanie. Zaangażowanie, prezentacja prac na Padlecie, geniali. Zwracałam uwagę na aktywność uczniów i uczennic podczas lekcji. To było dla mnie ważne. W jaki sposób monitorowaliście pracę uczniów? Wykorzystywałam platformę, dzięki której mogłam na bieżąco obserwować, to ja napisałam, co uczniowie robią, Nearboard, Switch, Scribo oraz Whiteboard Fi. Tu mamy, często korzystałam z pracy w grupach, na chatroom, w Teamsach, udostępniałam grupom narzędzia do wspólnej dzielonej pracy w chmurze i podpatrywałam ich współpracę. Rodzice przysyłali zdjęcia prac dzieci lub filmiki, jak dzieci pracują. Odsłuchiwanie nagrań, czytania zadanych prostych tekstów z podręcznika, wystawy prac. Dobre momenty, momenty zwrotu, czy też wasze refleksje. Gdy znacząco obniżyłam materiał lekcyjny oraz postawiłam sobie tylko jeden cel. Tworzyli kreatywne prace na Jamboardzie, pilnowali, aby nie niszczyć prac innych. Chyba o to chodziło, prawda? Tam chyba zjedzone jest nie. O to chyba chodziło. Myślę, że to jest mega ważne. Prowadziliśmy klasowy Padlet, w którym uczniowie sami umieszczali zdjęcia swoich aktywności, dawali informację zwrotną, dawali wpisy pod zdjęciami kolegów. Super sprawa. Czyli też takie wsparcie koleżeńskie. Proszę was, jak coś będzie nie tak, to po prostu też mi mówcie, bo naprawdę u mnie strasznie grzmi i mi to już to trochę teraz zakłóca. TIK, klasowe padlety, prezentacje w Geniali, quizy w World Wallu, Learning Appsie na tyle sprawdziły się na zdalnych lekcjach, że kontynuowane są po pandemii. Bardzo ważny kawałek. Powstał świetny projekt Ahoj Przygodo. Udało się zaangażować uczniów. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję tym osobom, które tutaj napisały. Myślę, że takie podejście refleksyjne do tego, jak to robiliśmy, czy to robiliśmy tak samo, czy trochę inaczej, jakie były momenty zwrotne, są bardzo ważne w kontekście oceniania i monitorowania, ale także w kontekście przyjrzenia się po prostu sobie i swojemu stylowi pracy. Dla mnie był to bardzo ważny moment, bo bardzo wpłynął też na sposób również
podejścia do oceniania, bo wiadomym jest, że do pewnych ram, struktur, które są w szkole i obowiązują mnie jako nauczyciela przedmiotu, no muszę się dostosować, natomiast to, jakie ja mam podejście, jak to przekażę uczniom i jak to rozwiązuję, to ja jestem już władna i mogę to przełożyć na klasę. Więc czy monitorowanie i ocenianie jest tym samym? No nie. Monitorowania nie lubię tego słowa. Wolę mówić, że obserwowanie zaangażowania uczniów, obserwowanie ich postępów, ich wykonywania kroków naprzód. Na ocenianie mamy wpływ, jak to mamy zrobić. Ja tutaj nie będę się skupiała na części rozporządzeniowej, w jaki sposób to powinniśmy robić, jak rzeczywiście i czego rzeczywiście prawo od nas wymaga, no bo nie taki cel sobie postawiłam naszego spotkania. Natomiast mamy jasno też określone elementy i tutaj no nieocenionym dla mnie źródłem wiedzy i autorytetem jest Dorota Kujawa-Wańkę. Też wam polecam też jej fanpage i zaglądanie też, jak ona się dzieli takim podejściem też do oceniania. Jest ona dla mnie inspiracją i też czerpię z jej wiedzy po prostu, bo bardzo uważnie przygląda się różnym zapisom, rozporządzeniom i bardzo ma takie otwarte do tego podejście. Więc tutaj też od razu wam też polecam tę osobę, jeżeli jesteście w mediach społecznościowych. To, co tak ważne i to, co myślę, że się zadziało i wokół czego przez tą niecałą godzinkę będziemy krążyć, to słuchajcie to, że mamy jakiś pomysł na lekcję. Określamy sobie jakiś cel lekcji, zakładamy jakieś formy pracy, jakieś metody, też sobie wyszukujemy jakieś ćwiczenia czy też zadania, jakie chcemy w ramach tej lekcji, w ramach tego pomysłu na lekcję zrealizować. I ważne w tym wszystkim jest to, jest ta refleksja i przyzwolenie na to, że w wyniku obserwacji tej lekcji, w wyniku takiej naszej uważności na to, co się zadziało, tak naprawdę możemy zmienić pomysł. Możemy zmienić też ten cel lekcji, możemy dostosować formy pracy, metody, ćwiczenia i zadania. I co za tym idzie, możemy je ograniczyć. I dla mnie edukacja zdalna tak naprawdę bardzo uwidoczniła ten proces, uwrażliwiła właśnie i pokazała, że naprawdę to działa, a przede wszystkim spowodowała, że ja stałam się rzeczywiście uważna na wszystkich. Na wszystkich. I to jest też tak, że ja zakładam, że zawsze byłam uważna na wszystkich i zawsze chciałam, żeby cała klasa była zaangażowana i w ogóle, ale w dobie edukacji zdalnej, kiedy byli tak zwani uczniowie znikający albo uczniowie, którym kamerka nie działała, którym mikrofon nie działał, w ogóle sprzęt nie działał, no gdzieś tam wymagali takiej uwagi, takiego sobie ustalenia zasad pracy, które powodowały, żeby jednak rzeczywiście byli zaangażowani. I u mnie to jest ten moment zwrotny, bo ja w tym momencie zwrotnym zaczęłam się zastanawiać i doszło do mnie, że ja tak nie robię stacjonarnie. I to był dla mnie taki moment zwrotny, w którym pozwoliłam sobie po pandemii, po edukacji zdalnej rzeczywiście zweryfikować to, co i jak robię na lekcji i edukacja zdalna pozwoliła mi zobaczyć, że jak sobie obcięłam, też ze względu na to, że lekcje były krótsze, prawda, nie 45 minut, przynajmniej u mnie w szkole tak było, spowodowało to, że rzeczywiście zobaczyłam, że jak sobie mniej tych celów postawię, jak wybiorę tylko tą jedną najważniejszą część, a spróbuję ją przećwiczyć w różny sposób, za pomocą różnych metod dostosowanych do właśnie wszystkich tych uczniów, tak żeby był chociaż jeden kawałek, w którym każdy uczeń będzie mógł być zaangażowany, albo ja w jakiś sposób spowoduję tymi metodami, ćwiczeniami, żeby jednak on był zaangażowany, no to diametralnie zmieniła się też aktywność uczniów w uczeniu stacjonarnym. I teraz chciałabym wam przedstawić parę takich sposobów
monitorowania, czyli obserwowania postępu uczniów pracy i jak to można dostosować oczywiście do różnego typu uczniów. Jednym z takich narzędzi jest analiza SWOT, którą można, słuchajcie, od której w sumie powinno się zacząć w ogóle proces uczenia się ucznia, czyli zanim w ogóle zaczniemy iść z naszym przedmiotem naprzód, to fajnie w ogóle skupić się na tym, aby uczniowie trochę się przyjrzeli w ogóle ich uczeniu się, ich sposobom, żeby po prostu była ta refleksja, w której oczywiście pojawi się fakt, że oni nie wiedzą, że nie potrafią, że nikt ich tego nie uczył, co jest kolejnym dla nas kolejną wskazówką, co należy zrobić, zanim wejdziemy w ogóle, wiecie, złapiemy flow naszego przedmiotu. Więc przy takiej, ja tą SWOT analizę sobie totalnie uprościłam pod kątem takich właśnie indywidualnych predyspozycji ucznia i uczennicy. Czyli mocne strony ucznia, jakie są jego mocne strony, czyli to, że nie wiem, ktoś ma super pamięć na przykład, tak? Albo że ktoś szybko zapamiętuje na przykład ucząc się, albo lubi właśnie słuchać na przykład, albo lubi rysować. To jest ten moment, żeby to zapisać. Słabe strony ucznia, na przykład dekoncentruje mnie hałas, albo nie lubię na przykład czegoś na głos powtarzać, czy coś takiego, czy to tu wypisać, bo jeżeli sobie pewne rzeczy uświadomimy, uczniowie sobie uświadomią, to będzie nam prościej później dopasować też różnego typu ćwiczenia, elementy lekcji, ale także wybrać takie formy, w które oni się na przykład zaangażują. Ale też będzie łatwiej nam na przykład pogrupować uczniów według tych właśnie ich mocnych i słabych stron i zobaczyć, jakie nam się tutaj te takie wysepki potworzyły. Później, słuchajcie, jak to w analizie SWOT, jeszcze mamy szanse i zagrożenia. Czyli takie szanse środowiska uczenia się, tak? Czyli tutaj w edukacji zdalnej to było mega ważne i na przykład jak, wiecie, ja często słyszałam, że wiecie, no ja nie wiem jak u was, ale u mnie były takie sytuacje w wielodzietnych rodzinach, że na przykład mama jeszcze też na przykład nauczycielka, że na przykład dzieci były na przykład w przedpokoju miały postawiony stolik, nie? Albo na przykład no, różnie musieli losowali, tak? I żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać, każdy był w innym pomieszczeniu, zdarzały się też kuchnie. Ale też były takie sytuacje, że na przykład w jednym pomieszczeniu było troje uczniów i na przykład nie wszyscy mieli słuchawki i ja na przykład prowadząc lekcję słyszałam mojego kolegę prowadzącego na przykład fizykę z młodszym bratem czy siostrą. Dajcie znać, czy wy też mieliście takie sytuacje. No i wtedy ja sobie uświadomiłam, że przecież no na ten proces w ogóle uczenia się, obserwacje zaangażowania aktywności uczniów, no bardzo duży wpływ ma właśnie to środowisko uczenia się, ta przestrzeń, w której się znajdują i warto sobie to po prostu uświadomić i gdzieś to nazwać i określić. I tutaj są szanse środowiska uczenia się, czyli właśnie tutaj mamy tą przestrzeń, właśnie gdzie pracujemy, jak, to może być też biurko, to może być też pokój, to może być hałas wokół, tak, i tak dalej. To wszystko, co dotyczy tego środowiska wokół nas, przestrzeni wokół nas i to też warto, żeby po prostu uczniowie wiedzieli i sobie uświadomili, ale dla nas to też jest ważna informacja, tak. Do środowiska uczenia się wówczas też zaliczałam właśnie, czy ktoś ma dobre słuchawki, czy ma mikrofon, albo to jak się wymieniali między rodzeństwem na przykład, czy ktoś nie ma laptopa, albo nie ma wgranych takiej przeglądarki, żeby na przykład odbierał Nearpod, czy inne narzędzia, które były mi potrzebne. Więc to były takie elementy, które pozwalają nam się trochę przyjrzeć temu środowisku i ewentualnie zadać sobie pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić, czyli podzielić to na elementy takie, które są, na które mamy wpływ i na które nie mamy wpływu. I to są te pierwsze w ogóle etapy, żeby się w ogóle przyjrzeć i poddać refleksji i przygotować w ogóle na to, że będziemy oceniać, że będziemy obserwować zaangażowanie, czy właśnie monitorować. Więc polecam wam, to jest taka mega uproszczona wersja, którą myślę, że można zrobić
ze wszystkimi uczniami na każdym etapie, niektórych trzeba bardziej poprowadzić, niektórych mniej, ale warto później się temu też przyjrzeć, bo robimy to po to, żeby później się temu po prostu przyjrzeć, żeby to przeczytać i żeby to zauważyć. Ale też tu mam taką propozycję pytań. To sobie zrobiłam, bo to jest tutaj, słuchajcie, takie zrobione przeze mnie w Canwie, a tutaj jest takie z pytaniami, takie już jeszcze bardziej rozwojowe, tak? Tamto jest moje takie ogólne, a tutaj macie takie po prostu propozycje pytań, czyli na przykład mocne strony właśnie, też w czym jestem najlepszy, ale też jak lubię się uczyć, ale też co sprawia mi satysfakcję. Też słabe strony, czyli właśnie z czym mam problemy, co wymaga poprawy, albo co mnie blokuje, co przeszkadza, czego nie lubię. I te szanse też to są takie, gdzie mogę oprócz tej przestrzeni, to tutaj to jest też, zobaczcie, gdzie mogę znaleźć pomoc i wsparcie, z czego mogę skorzystać też i kto i co jest moim sprzymierzeńcem. Czyli tutaj też w kontekście pracy w klasie chodzi też o to, żeby znaleźć osobę, która może mi pomóc na przykład, z którą mogę współpracować, a zagrożenia to z jakimi przeszkodami się zmagam, tak? Co mi utrudnia w ogóle uczenie się. Czyli tutaj też wchodzi w grę na przykład hałas, nie wiem, rozmowy uczniów i tak dalej. I w tym momencie też jak sobie to uświadomimy, to możemy w jakiś sposób spróbować temu zaradzić. Nawet jako grupa klasowa, słuchajcie, nawet ustalając zasady, nawet biorąc pod uwagę, że słuchajcie, w naszej klasie każdy jest ważny i ja bym teraz zachęcała do tego, słuchajcie, to widzicie, wypisaliśmy sobie to wszystko, co nam przeszkadza, to co możemy zrobić, jakie macie pomysły i też żeby, słuchajcie, doprowadzić do tego, żeby od uczniów też to wyszło, na zasadzie dobrze, to może nie będziemy gadać, albo będziemy nad tym panować. I wówczas też trzeba wypracować sobie z uczniami, słuchajcie, takie, co zrobimy, kiedy to zostanie na przykład, że kiedy nie będziemy się tego trzymać. Nie? To też jest po naszej stronie, żeby w ten sposób to zorganizować. Słuchajcie, kolejne to są też te cele, to są cele SMART, czyli mamy ten model SMART, gdzie jest konkretny, mierzalny, atrakcyjny, rzeczywisty i terminowy. I słuchajcie, ja to zrealizowałam w edukacji zdalnej do uczniów, którzy mieli zagrożenia. Do uczniów, którzy po prostu albo nie radzili sobie z jakimiś obszarami po prostu pracy, to ja po prostu z nimi siadałam i po prostu ustalaliśmy, jaki mają cel, ale w tym małym, krótkim obszarze, tak? I teraz szliśmy według tego, konkretnie, czyli co konkretnie chcę, żeby się zadziało, jaki ma być efekt, tak? I żeby to zapisać. Skąd będę wiedzieć, że osiągnąłem ten cel? Czyli też pytamy ucznia, to cały czas ta refleksja, bo wiecie, to nie... W ocenianiu i zmiany postrzegania tego oceniania i monitorowania ważne jest uczestniczenie tej osoby uczącej się. Więc my musimy chcieć, bo tak bym to określiła, wprowadzić ich w ten proces w jakiś sposób. I no, nigdy nie znajdziemy takiego złotego środka na wszystkich, ale im bardziej wprowadzimy pewne etapy, tym bardziej będziemy starali się podejść do tego właśnie refleksyjnie, żeby ostatecznie to nie ta ocena była najważniejsza. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Jaka jest moja motywacja? To jest w tym atrakcyjnym, nie? Czyli zastanowienie się w ogóle nad tym. Potem, czy cel jest realistyczny, czyli czy wiecie, czy ktoś sobie nie wymyślił, że na przykład, wiecie, ma tak dużo do pozaliczania i sobie nie wymyślił, że ze wszystkiego chce mieć jakieś, więc tutaj jest chwila na jakieś dobre, mega oceny i czy to jest rzeczywiście to, co on jest w stanie zrealizować, czy sobie po prostu w sferze marzeń jakiś działa, więc od razu jest też pytanie, w jaki sposób to zrealizujesz, nie? Czyli tutaj co będziesz robił, żeby to zrealizować, czyli takie trochę zadeklarowanie się. Potem jest ostatnie, to jest terminowy, czyli jaki czas sobie dajesz i słuchajcie, i to naprawdę takie coś wypracowanie i potem też nawet udanie się do nauczyciela przedmiotu i pokazanie, to naprawdę robi wrażenie i jest dla nas też takim punktem odniesienia,
do monitorowania tego, co się udało. Czyli jeżeli damy takiemu uczniowi 2 tygodnie, miesiąc, to my już mamy punkty odniesienia do tego, co on tutaj w punktach napisze, żeby to sprawdzać, czy to się udało, czy to się nie udało, na zasadzie takiej rozmowy, czyli wiecie, takiego wsparcia, trochę tutaj takiego mentoringu, tutoringu, żeby wspierać tego ucznia, żeby ten cel osiągnął. I powiem wam, że ucznia słabego, ja jestem w szoku, bo to naprawdę super zadziałało. Oczywiście tutaj nie było celem osiągnąć nie wiem jakich wyników, było celem, żeby po prostu określoną partię materiału zaliczyć, ale naprawdę to wypracowanie, to zapisanie tego i potem też taka radość, że proszę pani, ale ja się tego trzymam, staram się to robić, no to było naprawdę dla mnie również czymś bardzo takim rozwijającym i wzmacniającym, no i też motywującym. Z pewnością wszyscy słyszeliśmy o ocenianiu kształtującym, jest też wiele szkoleń na ten temat, różnie się o tym mówi, jest ocenianie też wspierające, niejedna szkoła z pewnością miała też szkolenie na ten temat, tutaj nie chodzi o to, bo ocenianie kształtujące jest bardzo wielkim obszarem, natomiast ja bym chciała skupić się na takich 10 zasadach tego ocenienia kształtującego, które uważam, że są bardzo, bardzo ważne, czyli oceniania, które nie jest wyrażane generalnie stopniem. Jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem, czyli zobaczcie, to co wcześniej wam powiedziałam, to jest też taki wstęp właśnie do tego podejścia naszego do oceniania. Koncentruję się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą. I zobaczcie, znowu ta analiza SWOT, moje mocne strony, słabe strony, środowisko ucznia, szanse, zagrożenia, znowu tutaj jak nic nam też to pokazywały i były krokiem do tego, żeby spróbować robić coś inaczej. Jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego, od planowania po właśnie ocenę już tych końcowych osiągnięć, czyli też ta analiza, cele SMART na przykład, jest kluczową umiejętnością dydaktyczną. Aha, jeszcze w tych celach SMART chciałam wam powiedzieć, że najlepiej jak się to, dajcie mi znać, czy będziecie chcieli, żebym wam tutaj załączyła te załączniki też tak na koniec, to dajcie mi znać, czy sobie robicie zrzuty ekranu. Czy to was interesuje i czy to byście chcieli? Dobrze, te cele SMART i tą analizę SWOT, okej, dobrze, to będziecie mieć taką kartę do po prostu pobrania, więc to też chodzi w celach SMART, słuchajcie, chodzi o to, żeby to nie był na całe półrocze, bo to nie chodzi o to, czyli ja to bym widziała tak, że robimy na obszarze, czyli na przykład jak ja przerabiam jakiś jeden dział, tak, i na przykład ja nie robię akurat dużo sprawdzianów, ja robię tylko tyle, co muszę i to są też sprawdziany specyficzne układane przeze mnie, ale ja bym widziała to tak, nazywam to w ogóle sprawdzianem, dlatego że po prostu muszę, ze względu na też zapisy w statucie, ale że właśnie to jest ten obszar właśnie powiedzmy tego materiału, który ma się pojawić na tym naszym powiedzmy sprawdzianie i do tego wyznacza sobie każdy uczeń cele te SMART, tak? Albo do jakiejś partii materiału, na której nam zależy. I też to się może stać takim po prostu rozwojowym elementem naszej lekcji. I to tak, słuchajcie, to trzeba przeformułować sobie coś w głowie. To trzeba na bank się zastanowić, że ale to mi ucieka czas na przykład na to i na to. Ale z drugiej strony, jak się zastanowicie, jakie umiejętności z tego pójdą za tym uczniem albo za tą grupą uczniów, bo wiadomym jest, że na wszystkich to nie odciśnie takiego piętna, ale ile za tym stoi tych właśnie umiejętności potrzebnych później, tych kompetencji, to moim zdaniem warto. Ale to każdy z nas musi sam to warto odkryć. To ja nie mogę wam powiedzieć, że warto i wy na bazie tego, że ja to powiem, że warto to zrobicie, bo to musi wyjść tutaj, wiecie, z serducha i z głowy i z waszego przekonania, że tak, ja chcę spróbować, ale jestem też otwarty na to, że no będzie porażka, nie? Bo to jest próba nasza, to jest testowanie, to jest sprawdzenie, poza tym mamy ileś tam uczniów i każdy uczeń też jest inny, więc tu trzeba się nastawić na to, że nie wszystko pójdzie tak płynnie. Jest kluczową umiejętnością dydaktyczną.
ma oddziaływanie emocjonalne, bo zobaczcie, tutaj się też emocje wkłada, tutaj sami sobie też coś obiecujemy. Wpływa na motywację ucznia też taki sposób oceniania. Daje też konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki, bo ocenianie kształtujące zakłada, że po prostu mówimy uczniom, ale konstruktywnie, nie stawiając tego stopnia, który często im nic nie mówi, ale konstruktywnie mu informujemy, co trzeba było poprawić. U mnie z reguły konstruktywna wskazówka jest taka, praca nad rodzajniczkami i podanie sposobu, jak zapamiętywać na przykład te rodzajniki, tak? I przypominanie za każdym razem, bo u mnie to już jest doprecyzowany, sprecyzowany po prostu standard, który zawsze się pojawia. I po prostu pokazanie, wyposażenie uczniów w taką umiejętność, żeby im się to lepiej zapamiętywało. Wspomaga też samoocenę. Tak, bo jeśli zrobicie takie cele SMART, to oni sobie potem mogą odhaczać, czy się udało, czy nie. I to też, słuchajcie, robimy w duchu nie takiego potem podejścia krytyki, nie udało ci się, tylko znowu zastanowienia i zadania sobie pytania, to co możemy zrobić, żeby następnym razem poszło to lepiej. Zastanówcie się, niech każdy sobie napisze na przykład. Tak? I w takim kontekście niech to uczenie się takiego wpływu na to i takiego poczucia trochę tej sprawczości, no i odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć. No i ta informacja zwrotna. Pojawia się tutaj takie określenie, konstruktywna informacja zwrotna. No to są takie cztery filary, cztery elementy informacji zwrotnej. Ona jest nie tylko, te filary, słuchajcie, nie dotyczą się tylko przedmiotów, ale one się też dotyczą, słuchajcie, informacji zwrotnej do rodziców i tej pisanej, i też jak się rozmawia. Warto sobie brać też to pod uwagę i też to wykorzystywać, czyli żeby zawsze wziąć pod uwagę, co jest dobrze. Ja to nawet wykorzystuję, wiecie, w rozmowach też właśnie z rodzicami, co jest dobrze, co jest dobre, co można pozytywnego zauważyć, tak? Co jest źle, jak można to rozwijać, ewentualnie jak można to poprawić, jak można to udoskonalić, jak pracować w przyszłości, aby się rozwijać. Czyli to są takie cztery elementy i te cztery elementy musimy dopasować teraz w zależności do poziomu ucznia, tak? Bo będą tacy mega słabi, u których trzeba będzie się bardzo skupić na tym, żeby wyposażyć ich, co zrobić, żeby to coś źle jednak poprawić, zobaczyć, wyłapać to, co jest dobre i wyposażyć, konkret podać, jak to rozwijać, czyli jakie kroki musi podjąć, żeby to poprawić, ale też co w przyszłości, nad czym można w przyszłości pracować. I to jest takie, słuchajcie, ważne, ukierunkowujące i można to mieć gdzieś w swojej głowie. No słuchajcie, no kryteria oceniania, to jest kolejna rzecz i to też mamy na to wpływ. No to też, słuchajcie, tak naprawdę od nas zależy, co będzie ważne i ta edukacja zdalna. Zobaczcie, jak napisaliście na Jamboardzie. Aktywność, zaangażowanie. Ja zawsze akurat na to stawiałam nacisk. Zawsze mam tak, że uczniowie zdobywają punkty z aktywności i sami decydują, czy one się przekładają na piątkę, czy na przykład na szóstkę, są podzielone. To się bardzo dobrze sprawdza, bo później u mnie te szóstki, jak się ma trzy, przekładają się na podwyższenie oceny o połowę. Dlatego Librus nie jest w stanie wiedzieć. To są moje kryteria oceniania, to są moje, o których uczniowie wiedzą i które są dla mnie ważne, bo wynikają z ich aktywności i zaangażowania. A aktywność to jest zawsze coś, co mogą dodatkowo robić na każdej kartkówce, na sprawdzianie, czy też mogą robić dodatkowe rzeczy, które robią sami z siebie, czy też na przykład na lekcji w sytuacji, gdy na przykład ktoś już skończył. Więc to są te plusy, które później się przekształcają właśnie na oceny, w zależności jak uczniowie chcą. I często jest tak, że właśnie w tych sytuacjach pojawia się u nich w ogóle wśród ocen pierwsza szóstka. Właśnie dlatego, i to są te pierwsze radości, pojawia się wiara w siebie, pojawia się poczucie własnej wartości i pojawia się motywacja do tego, że chce więcej, że chce jeszcze, że dobra. No ale to jest też wypracowane takie, wiecie, bezpieczeństwo, że tu nie ma...
nie ma kary za błąd, tak? Czyli nie ma tego przeciwstawnego plusowi minusa na przykład, że jak źle zrobisz, źle powiesz, to dostajesz tego minusa. Nie, nie ma. Nic nie tracisz. Ważne, żebyś próbował, żebyś próbowała, bo jak popełnisz błąd, to go poprawimy. Albo dam ci wskazówkę, jak go poprawić. Natomiast nie ukaże cię, nie spotka cię jakaś kara, jakaś konsekwencja negatywna w związku z tym. Myślę, że to jest bardzo ważne i nieraz ja doświadczyłam tego, jaka radość ucznia i jakie poczucie takiej motywacji do dalszego, że mogę jednak, udaje mi się dostać tą szóstkę, mogą te plusy dać, więc to dalej można powiedzieć, że jesteśmy w tym ocenianiu i tak dalej, ale jednak patrząc w systemie na to, ile to daje jednak uczniom, no to i tak uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż po prostu stawianie gdzieś tam stopnia. Ale też różnie można robić, bo można sobie wymyśleć w inny sposób takiej aktywności, na przykład doceniania, tak? Więc to też jest i ta sama ocena. Pisaliście tutaj też na Padlecie, że uczniowie sobie i koleżeńsko, ale też sami wrzucali. I to też jest, zobaczcie, też ta edukacja zdalna wymusiła uczenie się takiej samodzielności, tak? Gdzieś tam okazało się, że to działa, że to się da. I myślę, że to jest też coś, co powinniśmy wziąć. I ciekawa jestem, jak wiele z Was wykorzystuje tą samodzielność uczniów, która się pojawiła. Albo to, że jednak rodzice byli wsparciem i jednak można ich gdzieś tam, można na nich w jakichś obszarach liczyć. To warto nad tym też się na przykład zastanowić i jeżeli nie mieliśmy takiej refleksji na ten temat, to warto wrócić i zastanowić się, czy tego po prostu no, nie wykorzystać. Pytania do refleksji, jeśli chodzi o samoocenę, to są też takie podobne trochę do tych analiz, czyli co już umiem, nad czym muszę jeszcze właśnie popracować, czyli po takim kawałku po prostu jakimś gramatycznym, jakimś po prostu merytorycznym, można takie mini pauzy, takie stop klatki robić, żeby oni po prostu się zastanowili, czyli jak ja wprowadzam na przykład jakiś odchył do odmiany czasownika, no to potem jest właśnie co już umiem, nie? Czyli nie wiem, poznaliśmy cztery czasowniki, to co już umiem, czy na przykład umiem odmienić te cztery czasowniki, nad czym jeszcze muszę popracować, no na przykład muszę powtórzyć zaimki osobowe, u mnie tak się pojawiło, co powinnam zmienić w swoim sposobie uczenia się, ktoś napisał na przykład, że muszę systematycznie powtarzać, a nie tylko bazować na tym, co na lekcji, nie? Bo jak już się poznaje więcej słówek, więcej odmiany, no to oni sami zaczynają dostrzegać, że no trzeba to troszkę powtórzyć. Jakie działania powinnam podjąć w najbliższej przyszłości? No to jest zawsze najtrudniejsze, ale też się zawsze znajdą uczniowie, którzy się podzielą tym, co wymyślili. I teraz uwaga, nie wszyscy uczniowie będą na to odpowiadać, nie wszyscy będą robić to chętnie, ale zrobią to jacyś uczniowie i to, że oni to przeczytają, powiedzą na głos, jest wielkim sukcesem, bo to będzie motywacją i taką zajawką, pokazaniem, aha, dobra, to może ja też spróbuję, nie? Albo właśnie takim krokiem naprzód, że dobra, ja też to zrobię. Ocena koleżeńska, o której też mówiliście, też mega, mega ważna uważam, żeby dać przestrzeń, do tego też oczywiście trzeba się przygotować i oczywiście to dobrze zaplanować, bo też nie zawsze jest tak, że uczniowie wiedzą, jak mają sprawdzić na przykład. Ja też tego nie nazywam taką oceną koleżeńską, tylko takim wzajemnym wsparciem. I w ten sposób też staram się patrzeć i żeby uczniowie nie pisali sobie stopni, chociaż oni bardzo by chcieli od razu, tylko żeby wypunktowali, na przykład napisali, że jedno zdanie takie ogólne, a drugie zdanie na przykład co należy poprawić. I to jest też, no też no niestety nie robię tego często, chociaż bardzo chciałabym robić to częściej,
Natomiast jest tak, że ten niemiecki zaczyna mieć w klasach szóstych i tam próbuje trochę to wypracowywać, żeby mi było łatwiej później, jak już to przejdzie do takiego standardowego, obowiązkowego przedmiotu. Portfolio. To jest też jedna z fajnych metod, że uczniowie sobie gromadzą portfolio, czyli swoje wykonane prace, słuchajcie, czy też zadania, czy też aktywności i potem na bazie tego portfolio dokonują samoceny. Portfolio świetnie się sprawdzi na wiedzy, na przykład o społeczeństwie albo na takich przedmiotach, gdzie właśnie można jakieś fajne dodatkowe prace, czy też plakaty, czy też jakieś labbooki, czy coś takiego wykorzystywać. Często jest tak, że uczniowie to robią i nam to dają. I to gdzieś tam w tej przestrzeni jest, albo oddajemy, albo zostawiamy. A warto przemyśleć sobie, żeby to było robione w takiej formie, żeby uczniowie sobie to gromadzili jako portfolio, które później może być poddane ocenie właśnie koleżeńskiej albo nawet właśnie takiej samoocenie i podjęciu samej takiej refleksji na ten temat, jaką ocenę uważam, że powinienem na przykład postawić sobie na przykład na koniec roku albo na semestr. Myślę, że to też warto spróbować, bo to trochę pokaże też uczniom, i też zobaczą też, co inni zrobili, więc to też troszeczkę im zwizualizuje cały ten, też ten proces. Techniki, teraz słuchajcie, teraz chciałabym się skupić na technikach wspierających proces taki tego obserwowania, zaangażowania uczniów, ich postępów, ale też oceniania. Słuchajcie, właśnie przestało, przejaśnia się, tak jakbym widziała, jakby się słońce pojawiało i chyba ta burza przeszła, ale było strasznie w pewnym momencie. No i tak, to są techniki, znowu nie lubię tego określenia, tak zwane monitorujące, czyli takie techniki, słuchajcie, zdań podsumowujących, w których uczniowie mają dokończyć po prostu zdanie. Znam takie koleżanki z branży edukacyjnej, które robią czasem tak, że zostawiają przyklejoną kartkę na przykład pod krzesłami albo pod stołami uczniów, właśnie już z napisanymi tymi zdaniami, narobią to na przerwie, a uczniowie mają to później tylko uzupełnić i jako taki exit ticket, czyli taki bilet wyjścia, oddają to na przykład jej. No fajny to jest sposób, można mieć też przygotowane już takie zestawy karteczek, wiecie, zawsze mieć te zestawy karteczek gdzieś tam przy sobie, w szafce czy gdzieś, schowane tam, gdzie możecie, po prostu w jakimś miejscu i po prostu takie dawać, takie wiecie, takie malutkie, nie? Bo to też wiecie, nie chodzi o to, żeby to, nie wiem, na kartkach A4 drukować, ale myślę, że to jest fajny taki sposób, jak mamy takie przygotowane. I dziś na lekcji dowiedziałem się, że chciałabym zapamiętać, trudne było, zaskoczyło mnie, tak? To możecie wszystkie cztery, a można tylko dwa na przykład wybrać. To też ja to dostosowuję do tego, jaki mam temat, nie? Bo nie do każdego akurat ja chcę, żeby w ogóle wszystko, wszystkie te cztery pytania były, nie zawsze mi też tyle czasu starczy, ale można też wykorzystać zeszyt po prostu do tego i też mogą przeczytać ci uczniowie, którzy chcą i to też jest takie modelowanie trochę, bo no, nie zawsze wszyscy się odważają, ale ci, co się odważają, jednak motywują tych innych i potem tych osób jest coraz więcej. Technika 3-2-1. Tak, taka technika 3-2-1, czyli trzy rzeczy, których się nauczyliśmy, dwie rzeczy, które chcemy poznać lepiej i jedna rzecz, na którą nie znaleźliśmy odpowiedzi lub której nie rozumiemy. I to jest świetna technika, jak na przykład uczniowie mają pracować z jakimś materiałem, czyli nie wiem, pracują w grupach, czy też w parach, czy też nawet indywidualnie, czy też mają jakiś właśnie tekst przeczytać, albo jakiś fragment opowiadania, albo jakieś zasady gramatyczne na przykład. I wtedy albo zrobić jakąś, nie wiem, kartę pracy przygotowaną, no i wtedy pod koniec właśnie, żeby taką refleksję mieli. Ja często, słuchajcie, ucinam, z trzech rzeczy robię dwie na przykład, albo nawet jedną, to znowu zależy od tego, z jaką klasą pracujemy, więc też chcę Wam powiedzieć, że te wszystkie techniki, metody mogą być remiksowane. Mogą być dostosowane do uczniów, z którymi pracujemy, bo się sfrustrujemy. Dana technika będzie mówiła, że ma być tak i my pójdziemy do klasy no, takiej z mniejszym polotem,
No i się sfrustrujemy, tylko że na przykład nikt nic nie napisał, nikt nic nie zrobił, bez sensu to jest w ogóle, nie? I to też trzeba patrzeć na to, że nasze emocje później też będą miały wpływ na to, czy będziemy chcieli to powtórzyć, czy nie, i czy zmiana, którą podążamy, nie zatrzyma się i nie zrobimy kroku wstecz na przykład, bo też mówię z własnego doświadczenia, to nie jest tak, że u mnie jest pomysł, jest zmiana i ja już podążam cały czas tą ścieżką. Nie, 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 nie. Mam też klatki stop, mam też krok w tył, wstecz, mam też frustrację, mam też załamanie. Naprawdę, mam różne, ale sobie też daję na to przyzwolenie. Akceptuję to, bo to jest też normalne, jeśli chodzi o to, że pracujemy po prostu z żywym człowiekiem, z żywym organizmem i tak naprawdę każdy jest inny i wszystko może się zdarzyć. Więc też taka akceptacja i przyzwolenie na to jest mega ważne. Technika dwie gwiazdki, jedno życzenie. Myślę, że często się też spotykacie na tym na szkoleniach na przykład, kiedy prowadzący prosi na przykład, żeby dobra, dwie gwiazdki to są dwie rzeczy, dwa zagadnienia, które się Wam szczególnie podobały, które bierzecie ze sobą z tego szkolenia na przykład, albo co Was zaciekawiło. Dwie rzeczy, a jedno życzenie to jakieś zagadnienie, które chcielibyście na przykład zgłębić, które się pojawiło, ale macie niedosyt i chcielibyście to pogłębić, albo na przykład macie jakąś propozycję zmiany. Więc to jest w tym kontekście takim rozwojowym, a w kontekście też takim przedmiotowym to może być tak, że po prostu to, co Was dzisiaj, dwie rzeczy, które Wam się podobały, które uważacie na przykład za łatwe, które Was zaciekawiły, wymieńcie, których też się na przykład nauczyliście, i jedno życzenie, czyli jedna rzecz, która Wam się no, nie podobała albo którą chcielibyście powtórzyć lub omówić jeszcze raz. Z reguły skupiam się na tym zawsze ja z uczniami, żeby jednak to była taka rzecz, którą na przykład uważają, że wymaga powtórzenia, że chcieliby jeszcze przećwiczyć, bo nie są tego pewni, albo że mam powtórzyć coś, opowiedzieć im jeszcze raz. Więc na tym nie podobała się, oni to traktują w bardzo szerokim kontekście i czasem nie skupiają się na tym, na czym powinni, więc często skupiam się tylko na tej drugiej części. Jeżeli, słuchajcie, jak ja teraz mówię i coś z tych rzeczy Wy spróbowaliście, zastosowaliście albo gdzieś tam mieliście okazję z tym po prostu funkcjonować, to piszcie mi też to dajcie znać, może też u Was jest jakaś inspiracja. Też jest taka technika hasztagi, czyli że uczniowie za pomocą hasztagów wypisują hasłami wszystko, czego się nauczyli i to lub co zapamiętali z lekcji. To jest oczywiście bardzo na czasie, jak wiecie, ściągnięte z popkultury, z mediów społecznościowych, ale to można taki padlet stworzyć, pisaliście o padlecie, czy też na Nirpodzie też jest wspólna tablica, albo uczniowie mogą podchodzić po prostu do tablicy, lubią przecież pisać i też po prostu hasztagi pisać, czego się nauczyli, tak? Czyli to mogą być jakieś dłuższe zdania, albo tylko hasła, hashtag odmiana czasowników regularnych, hashtag na przykład odmiana lernen i tak dalej, ja tak mówię, bo ja też uczę niemieckiego, więc to jest taka forma trochę wychodząca naprzeciwko uczniom, żeby trochę ich pobudziła, zmotywowała, pokazała, że można inaczej. Notatka metodą Cornella i tutaj mam pytanie, dajcie znać, czy znacie i czy zdarzyło Wam się wykorzystywać. I to jest też do, jeśli prowadzicie formę wykładową albo uczniowie mają sami pracować z jakąś prezentacją albo z jakimś fragmentem książki, czy nawet z rozdziałem i nawet możecie im pozwolić pracować w grupach, ale każdy ma robić sobie własną notatkę metodą Cornella. Powiem Wam, że dla mnie, ja mnie tego w szkole nigdy nie nauczono, ja się tego nauczyłam na studiach dopiero i mi to uratowało naprawdę, znaczy, ale słuchajcie, nie, ja się tego nie nauczyłam na studiach w ogóle w Polsce, ja się tej metody nauczyłam, jak byłam w koledżu w Niemczech i mieliśmy bardzo dużo pracy z Hörverstehen, czyli rozumienie ze słuchu, ale też z Leseverstehen, czyli pracy z tekstem. I ja tam... I mnie tam nauczono, pokazano mi tej metody, żebym nadała tytuł, żebym po tej stronie kartki robiła sobie po prostu notatki takie na bieżąco, w trójce słowa, jakieś hasła kluczowe i akurat w języku obcym to z reguły były, wiecie, takie hasła kluczowe słów, których ja za bardzo nie znałam, więc one mnie motywowały, żeby potem poszukać, a czwórka to właśnie podsumowanie, czyli krótkie jest tak jakby
dwuzdaniowe takie streszczenie, o czym globalnie jest ten tekst. Więc to jest do pracy z opowiadaniami, to może być nawet z wierszem, to może być z jakimś rozdziałem. No naprawdę, no biologia, przyroda, geografia, przecież nawet fizyka, wszystkie historia, wszystkie przedmioty to można pod to podciągnąć. I to polega na tym, że kartka w zeszycie wygląda tak, jak tutaj widzicie ten zrzut. To on jest akurat zrobiony na prezentacji, więc możecie sobie po prostu zrzut ekranu zrobić. Ja to po prostu kształtami tutaj ładnie zrobiłam i liniami, że wpisuje się jakiś tytuł. Tytuł albo tytuł rzeczywiście takiego opowiadania, pracy, czy też temat, czasem też autora, to nie jest wymagane, że ma być tytuł i autor, więc to może być to i to, a może być tylko jedno. Dwa, że prowadzimy luźne notatki z tego, co czytamy. Trzy, takie hasła, słowa kluczowe, które pomogą nam, będą tymi wytrychami takimi, kotwicami, żeby móc mówić dalej. I podsumowanie, to bardzo uczy takiego analitycznego myślenia, takiej organizacji, tego, czego chcemy się nauczyć. No, naprawdę, to jest technika robienia notatek i warto to po prostu nad uczniami popracować. I wiecie, jak warto zacząć taką pracę? Nie... O Matko Boska, nie wiem, czy słyszeliście, coś się zadziało. To jest sytuacja, najlepiej jakiś dać tekst bliski im, czyli poświęcić lekcję na metodę robienia notatek i wybrać tekst, który jak się uda, że będzie powiązany z podstawą programową waszym przedmiotem, to super, ale najlepiej taki, który rzeczywiście, wiecie, ich w ogóle zachęci do czytania, nie? Że w ogóle wow, o czym jest ten tekst, nie? I tak dalej. I będą chcieli go po prostu czytać i na bazie niego robić takie notatki, żeby się po prostu jako ćwiczenie to było, żeby nie obciążało ich to, że to jest, wiecie, związane z jakimś trudnym tekstem, nie? Więc do tego też was zachęcam. Technika oceniania trudności, tak ona się fachowo nazywa, czyli to są też pytania po lekcji, trochę podobne do tych wcześniejszych, czyli czego się dziś nauczyłam, ale się skupiamy na tym, co było łatwe, żeby rzeczywiście od nich wyciągnąć, co było łatwe, bo ja nie wiem, czy wy nie macie takiego wrażenia, ale ja mam, że po prostu uczniowie no nie potrafią tego powiedzieć, nie? Co było trudne i jak ja zawsze się na tym kończę, a jak już to mam trochę wyćwiczone, to czego bym chciała się jeszcze nauczyć, bo jeśli był jakiś element w lekcji, który ich zaciekawił, to wyzwala też taką chęć i motywację do tego, żeby chcieć coś jeszcze więcej. Więc to jest też ciekawe. Karty refleksji, czyli karty refleksji. To ja wam dałam kartę, specjalnie wam dałam tą kobitkę tam w tym morzu z tym stateczkiem, bo wiedziałam, że my już myślami jesteśmy nad tymi wakacjami, więc będzie to krążyć wokół tego. Ale karty refleksji, jeśli wybierzecie jakieś związane z waszym przedmiotem, to może być niezłą abstrakcją, niezłą taką metaforą, żeby zobaczyć, co siedzi w głowach waszych uczniów. I te karty refleksji możecie wykorzystać typowo przedmiotowo, co widzicie, jakie macie pytania i tak dalej, i może wasza uważność spowoduje, że wyciągniecie coś później, co wykorzystacie do dalszego etapu lekcji, a to mogą być karty refleksji totalnie tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład, pokażę wam do kart refleksji, można wykorzystać taką grę na emocjach, o Jezus, wszystko mi leci, na przykład i sobie na przykład uczniowie, znacie kartę emocji, mogą sobie na przykład wylosować coś, co im się na przykład kojarzy z lekcją, tak? Z lekcją, z projektem, z czego jesteś najbardziej dumny, dumna, dlaczego, w czym utknąłeś, co ci się pomogło odblokować, albo co spowodowało, że poszłoś dalej, co mógłbyś jeszcze zrobić, poprawić. To jest bardziej do takich jakichś projektów i tak dalej i ja to zawsze wykorzystuję, ta gra na emocjach jest w ogóle super, ale też na przykład, no nie wiem, na godzinie wychowawczej miałam temat komunikacji na przykład i też zaczęłam z uczniami od tych kart, rozłożyłam te karty na podłodze, a oni mieli wybrać kartę, która im się kojarzy z komunikacją. A teraz jak prowadziłam w ramach Erasmusa projekt z młodzieżą polsko-niemiecką w Niemczech, to wiecie, po dwóch dniach zauważyłam, że po prostu mega kuleje współpraca, praca w grupach i chciałam dowiedzieć się, o co chodzi, a żeby się dowiedzieć, musiałam wejść trochę
w to, co oni w ogóle myślą o współpracy, dowiedzieć się. I też wykorzystałam te karty, rozłożyłam je i powiedziałam, że weźcie kartę, która kojarzy wam się z współpracą i każdy ma powiedzieć jedno zdanie. I wyobraźcie sobie, że jeden chłopak wybrał górę taką i tam kamienie spadają. I on powiedział, że jemu współpraca kojarzy się z disaster, bo oni akurat po angielsku mówią, czyli z katastrofą, dlatego że on generalnie woli pracować w pojedynkę, już praca w parach jest dla niego wyzwaniem, a praca w grupach to dla niego jest jak taka właśnie disaster, katastrofa. I wiecie, że to dla mnie było bardzo, bardzo znaczące i bardzo wartościowe i też cieszyłam się, że on zdecydował się wypowiedzieć, bo ogólnie się mało wypowiadał i też to powiedział i to też zmieniło całe moje podejście do niego i do kwestii współpracy i do tego, jak organizowałam potem przestrzeń. No warto, naprawdę warto się przyglądać tego typu rzeczom. No i teraz jeszcze jest taka, w myśleniu krytycznym jest taka metoda MOST. Metoda MOST, ona się składa z trzech etapów, ale ja wykorzystuję w sumie tylko dwa, szczególnie w fazie początkowej, kiedy uczniowie poznają. Czyli rzucamy jakieś hasło, zagadnienie, uczniowie mają powiedzieć trzy słowa skojarzenia do tego, a później zadać dwa pytania. Ale jak zaczynam z uczniami, z grupą i oni się tak na mnie po prostu patrzą i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi i zadają mu słowa, a jakie skojarzenia, z czym związane i tak dalej, a ja mówię, że ja wam nie dam żadnych wskazówek, to po prostu mówicie, co wam głowa przyniesie, no to oni, to po prostu zmieniam to. Jak powiedzą jedno słowo skojarzenie, to jest super. Jedno pytanie, super. To teraz sobie to przećwiczmy i zrobię na was. Dobra? Powiem hasło, zagadnienie, a wy piszecie mi najpierw trzy słowa skojarzenia, bo idziemy to etapami. Trzy słowa skojarzenia. Trzy słowa skojarzenia. Słuchajcie, koniec roku szkolnego. Trzy słowa skojarzenia. Dajecie. To już, słuchajcie, już powoli zbliżamy się do finiszu. Trzy słowa skojarzenia. Akademia, wakacje, luz. Dorota, dzięki. Czekamy dalej. Trzy słowa skojarzenia. Dajecie. Spokój, wolność, odpoczynek. Ulga, zmęczenie, spokój. Po pierwsze, co nam takie coś daje? Jeżeli ja tutaj, ja to wam teraz daję takie, ale ja na niemieckim daję odmiana czasowników nieregularnych. Albo liczebniki od 0 do 100. Znaczy nie, to jest złe powiedziane, za duże. Od 20 wzwyż, na przykład miałam takie coś. I to naprawdę wy wtedy, jak zrobicie jakieś coś na dzień dobry i dacie hasło wzięte z poprzedniej lekcji, to jesteście w stanie wyłapać, co w tych głowach uczniów siedzi. To jest takie monitorowanie, taki wiecie, postępów, zrozumienia też, zobaczenia, zdiagnozowanie w ogóle, co zapamiętali, co im jeszcze siedzi w głowie, jak to widzą. O, wyjazd, morze, słońce, super. A jakbyście mieli pytanie zadać do koniec roku szkolnego, jakbyście mieli jakieś pytanie zadać? I naprawdę tutaj zachęcam was do tego, żeby zaufać uczniom, bo na przykład jak ja miałam te liczebniki od 20 wzwyż, to na przykład jeden uczeń, oczywiście oni się pytali, czy mówisz po niemiecku, czy po polsku, ja im powiedziałam, że jak chcecie, to na przykład ktoś zadał pytanie, dlaczego tworzy się od tyłu? Wiecie, albo na przykład, dlaczego w środku pojawia się und? Wiecie, ja sobie wtedy myślę, no tak, zapamiętał, ale ta rozklina w głowie się dzieje. A o to mi chodzi, tak? Żeby się działo w tych głowach coś, żeby było to zaangażowanie, żeby było to, że coś się dzieje. I to jest coś, co możemy uznać właśnie. A czasem jak ktoś mi na przykład panie albo powie, panie to jest złe słowo, powie coś takiego, że wiecie, że ja sobie myślę, wow, on to pamięta, to jest właśnie ten moment, że na przykład jest plus aktywności i oni są wtedy zaskoczeni na przykład, że to zostało docenione, albo że Boże, że oni to pamiętają, więc to jest, o jak spędzić wolny czas, Beacie się pojawia pytanie, więc to słuchajcie, możecie też wykorzystywać, no i słuchajcie, cyfrowe narzędzia. Ja wykorzystywałam Nearpod, mieliście okazję zobaczyć Nearpod, jak rysowaliście baterie. To było dokładnie śledzenie
śledzenie tego, co robicie. Ja widzę, co kto robił, ja widziałam zaangażowanie. Tutaj te baterie wasze widzę, że wszyscy skończyliście, więc ja mogę je skończyć. Ja mogę udostępniać uczniom to, co ktoś inny zrobił i nie pokazywać imienia tej osoby, która to zrobiła. Więc to jest po prostu super. Oczywiście też znacie Nirpoda, dajcie znać. No to nie jest, ja wiem, że wy też w ramach szkoleń z tego programu w cyfrowym dialogu też na bank macie też nowoczesne technologie. Nie wiem, czy akurat poświęcaliście czas takiej platformie, znaczy no dla mnie to jest po prostu zarówno w online'ach, jak i nie w online'ach świetna przestrzeń do wykorzystywania właśnie do tego, żeby obserwować uczniów. Dajcie znać, czy znacie Nirpoda. Jest też Whiteboard Fee, dajcie znać, czy znacie, i tam też mogłam widzieć w czasie rzeczywistym, co uczniowie robią, co lepsze. Mogłam personalnie uczniom, na przykład tym, co byli szybcy, udostępniać tylko jednym kolejną rzecz, na której oni pracowali. Ale słuchajcie, śmiało piszcie, bo myślę, że to też jest taka informacja tutaj też dla cyfrowego dialogu, że ja opowiadam o jakimś narzędziu, a wy na przykład go nie znacie, bo być może jest to przestrzeń do tego, żeby na przykład zrobić szkolenie dedykowane albo poświęcić temu czas. Macie, pamiętajcie, że będziecie też mieć formularz i tam też możecie napisać, jak coś się pojawiło i byście chcieli poznać, to tam macie też przestrzeń na to, żeby też po prostu o tym pisać. Więc tutaj nie chodzi o to, że ja tutaj sprawdzam i fajnie, że ktoś zna, nie fajnie, że ktoś nie zna, albo że wytykam, tylko słuchajcie, diagnozuję, tak? Jakbym to powiedziała językiem tytułu naszego dzisiejszego szkolenia, monitoruję. O, Dorota, super, tylko z naszego spotkania, więc to jest też fajnie, że pamiętasz, że to było. Więc jest też ten whiteboard fee, który właśnie tutaj umożliwia, że ja mogę te karty, że jak ja miałam uczniów, wiecie, tych słabych i tych ambitnych, którzy wiecie, pyk, pyk, karty pracy wypełniali, to ja jak sobie widziałam, że ktoś wypełnił, odnotowywałam, udostępniałam mu następną, a słabszych uczniów motywowałam do tego, że mają sobie pracować na tym i mi to wystarczało, bo przecież nie każdy musi robić to samo, prawda, ale żeby każdy robił na miarę swoich możliwości i to jest też taki nasz najważniejszy cel. I zarówno ta osoba, która zrobiła jedną kartę, jak i ta osoba, która zrobiła dwie karty, obie mogą dostać, jeśli zrobiły super piątki przecież, bo chodzi o to, żeby każdy pracował na miarę naszej możliwości. I też oczywiście z informacją zwrotną, co jest nie tak. Padlet, pisaliście, znacie. Padlet można wykorzystywać i do dawania sobie oceniania koleżeńskiego, bo możemy dawać komentarze, i do pisania, i do wstawiania zdjęć, i do filmu, więc tu są naprawdę do pracy z mapą też. No i Jamboard, który też widzieliście, który ja też zastosowałam, który również można wykorzystywać i co wy też napisaliście, dodatkowo można wykorzystać do tego, żeby uczniowie nie niszczyli nawzajem swoich prac. Myślę, że jak udało się takie zasady wypracować, to jest coś, co możemy wziąć i zabrać ze sobą do tej sali lekcyjnej, bo skoro oni tam potrafili to zrobić, to my mamy tą kotwicę i mamy na czym budować to, co się dzieje później w sali realnej. Słuchajcie, zostało, ja już prawie kończę, no generalnie już skończyłam, znowu się wyrobiłam w czasie, jestem niesamowicie zadowolona. Zaraz wam wrzucę, dodaję kartę do Jamboarda, na którym będę prosiła, żebyście dali mi informację zwrotną. Informacja, już nie będę dawała nic nowego, tylko dodałam czwartą kartę. Wiecie, jak się dodaje, będę wam wdzięczna, jeszcze raz poślę wam tutaj link, będę wam wdzięczna po prostu, jak się podzielicie, napiszecie mi tam kilka słów, a ja postaram się dodać teraz te karty pracy, w tym czasie jak wy będziecie pisać, tu Karolina też pewnie zakończy, to ja postaram się wam tu wrzucić zaraz do pobrania te karty pracy. A jeśli macie jakieś pytania, jakieś refleksje, to też piszcie, a informację zwrotną prosiłabym na tym Jamboardzie. Więc bardzo dziękuję, że dotrwaliście. Cieszę się, że widzicie, burza przeszła w tym czasie, pioruny miałam, grzmoty, ale się troszeczkę fajnie zrobiło, jest czym po prostu oddychać. Jak rozmawiałam z Karoliną na początku, to u niej padał deszcz, więc nie wiem, czy u ciebie dalej pada. Nie, u mnie przestało padać. U mnie zaczęło i przestało. Tak, widzę, że u ciebie był taki moment grozy, gdzie rzeczywiście się zrobiło aż czarno za tobą, ale teraz już jest jaśniej. Ja tylko jeszcze przypominam, że na górze, na tym naszym czacie jest przypięta taka mała ankieta. Podrzucam ją jeszcze raz.
I jeżeli wypełnicie tę ankietę, to otrzymacie też zaświadczenie z niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli, cyfrowy dialog. Więc bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze uczestnictwo w spotkaniu. Widziałam, że wypracowywaliście. To nie było tylko spotkanie, w którym Marta opowiadała, ale poprowadziła Was przez samodzielne wypracowywanie tutaj takich narzędzi, które możecie wykorzystać i jakieś ugruntowanie też wiedzy i pomysłów. No dobrze, słuchajcie, piękny, piękny czerwcowy wieczór się nam zrobił, już bez burzy i deszczu. Wszystkiego dobrego. Dobra, ja się teraz trochę zestresowałam i umówmy się, Karolina, że ja ci zaraz wyślę, ja ci po prostu wyślę te dwa pliki, które mam wysłać, bo ja nie umiem ich po prostu teraz znaleźć. Dobrze. Ten most skrócony to po prostu wgrywam, dodam zaraz i to się chyba tu pojawi u ludzi, a te dwa pliki po prostu wyślę tobie, dobra, tą analizę SWOT i te cele SMART, bo ja teraz tego nie umiem znaleźć. Dobrze, to w takim razie ja podbiję jeszcze raz kwestię tego uzupełnienia ankiety. To wielka prośba, żeby osoby, które chcą otrzymać te pliki od ciebie, żeby wypełniły ankietę, to wtedy razem z zaświadczeniem jeszcze te pliki po prostu dołożymy, bo będziemy mieli adresy mailowe. I jeszcze tylko przypomnę, że my wprowadziliśmy taką zasadę, że przez tydzień jest otwarta ankieta, a kolejny tydzień wysyłamy zaświadczenia, więc ten okres 2 tygodni to jest czas, kiedy te zaświadczenia powinny docierać do uczestników webinarów. Takie są nowe zasady, tak żebyście wy wiedzieli, że jeżeli w ciągu 2 tygodni nie wpadnie nic, to trzeba do nas napisać, bo gdzieś tam na łączach mogło nie zadziałać. Przy czym, tutaj taka niespodzianka, ponieważ jesteśmy w samej takiej końcówce czerwca, rzeczywiście przez tydzień będzie otwarta ankieta, czyli do 28 czekamy na Wasze odpowiedzi, a my szybko, szybko do 30 będziemy generować odpowiedzi, więc tak promocyjnie tym razem tydzień otwarta ankieta, a my w ciągu 2 dni te zaświadczenia Wam przygotujemy i weślemy. Więc jeżeli ktoś do 30 czerwca nie zobaczy w skrzynce zaświadczeń, to piszcie do nas i dawajcie znać, będziemy sprawdzać. No dobrze, bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu i co, miłych wakacji już chyba możemy życzyć. Chyba tak. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia.